To jest najgorszy klub BAFC 24. University College Dublin. Chyba tak to się wymawia. Jest to najgorszy klub BAFC 24, którego ocena ogólna wynosi zawrotne 55 punktów. Dla przykładu najlepszy klub, czyli Manchester City, którego ocena ogólna wynosi 85 punktów. A tu jestem ja, nowy trener tego irlandzkiego klubu. Jestem kompletnie niepodobny do siebie, no ale trudno. Ale ja postanowiłem odwrócić losy tego klubu. Wszystko zaczęło się 5 października 2023 roku, kiedy przejąłem stery nad Irlandią. Drużyną. Na samym początku za dużo nie mogłem zrobić, bo klub był w fatalnej kondycji finansowej, a więc pozostawało mi tylko ustalić taktykę i zatrudnić paru trenerów. I wyjściowa jedenastka może nie była najlepsza, ale to nic, bo ten klub posiada praktycznie samych młodych zawodników, gdzie najstarszy piłkarz ma tutaj 25 lat. A więc na początku zająłem się planami treningowymi dla naszych zawodników oraz szkółką juniorów, w której znajdowało się paru fajnych zawodników. Plan na ten sezon jest prosty: jak najlepszy rozwój tej wyjściowej jedenastki i ogólnie tych młodych zawodników, żeby w przyszłości spłacili nam się poprzez transfery albo poprzez dobrą grę. Oczywiście z transferami może być pewien problem, no bo mamy tylko 40 tysięcy na naszym koncie, więc na to nie ma szans, no ale miałem pewien plan. Plan nie był sprytny. Bardziej powiedziałbym, że był to oklepany plan, no bo zakładał jak największe skupienie na szkółce juniorów, skautowaniu nowych zawodników i późniejszym rozwoju i jakiejś szybkiej sprzedaży z zarobkiem. No ale tutaj pojawił się pewien problem, bo koszt skautingu w Hiszpanii kosztował mnie 72 tysiące euro, natomiast naszym budżetem było to niemożliwe. Więc ostatecznie naszego jedynego skauta udało się wysłać do Kamerunu na 3-miesięczny skauting i miał on tam za zadanie szukać środkowego pomocnika. Postanowiłem również przenieść Stefana Hoffmana z naszej szkółki juniorów do wyjściowej jedenastki. No bo jak sami widzicie, różnica między tymi dwoma bramkarzami jest już znacząca, aż 5 oceny ogólnej, więc Hoffman od razu ląduje w wyjściowej jedenastce. Poza tym przyjąłem zaproszenie na turniej przedsezonowy, na którym o dziwo nie przegraliśmy żadnego spotkania i zajęliśmy drugie miejsce. No i wiecie co? Znalazłem drugi problem, bo tego nie przewidziałem. No bo tak, przyszedł mi raport zwiadowczy naszego skauta, ale jest pewien problem z podpisaniem tych juniorów. Tak jest, nie mamy wystarczająco środków, żeby ich podpisać, więc na dobrą sprawę 3 miesiące skautingu pójdą na marne. No i mimo zajęcia drugiego miejsca w turnieju przedsezonowym, no budżet transferowy nie jest najlepszy, 17 tysięcy tylko na transfery, no i budżet tygodniowy 360 euro, więc no chyba nic tutaj nie przeprowadzę, chyba że kogoś uda mi się sprzedać, ale to jeszcze zobaczę, bo na razie muszę się bardziej rozeznać w tym zespole, kogo by tutaj można było sprzedać, a kogo nie. Połowa sezonu jest już za nami, no i szczerze powiedziawszy nie jest w sumie najgorzej, bo zajmujemy 8 pozycję, dobra, nie jest to też najlepiej, ale nie jesteśmy ostatni, no i też nie przegrywaliśmy każdego meczu, tak jak myślałem, że będzie miało to miejsce. Udało nam się uzbierać 18 punktów, natomiast pierwsza drużyna w lidze ma ich 35, trochę też się podziało, jeżeli chodzi o transfery, no bo dosyć dużo zawodników jednak udało mi się sprzedać w trakcie trwania tej pierwszej części sezonu, dzięki czemu mamy teraz 760 tysięcy na budżecie transferowym i 30 tysięcy budżetu tygodniowego do wykorzystania, więc w tej drugiej części sezonu w końcu będę mógł zająć się tak porządnie tą szkółką juniorów. No i jeżeli o szkółce juniorów mowa, no to też trochę tutaj się zmieniło, bo jak widzicie, większość tych lepszych juniorów przeniosłem do wyjściowej jedenastki. No i dzięki temu ta wyjściowa jedenastka prezentuje się już zdecydowanie lepiej. Znalazł się tu teraz taki Wood, który ma 59 oceny ogólnej. Na prawej pomocy zameldował się również Beck. Włosy ma prawie jak David Beckham za młodu, no i brakuje mu tylko 3 liter w nazwisku, żeby stać się Beckhamem. Natomiast na lewej stronie znalazł się najlepszy zawodnik ze szkółki juniorów, czyli Johnson, oceniony na 60 punktów. No i ta wyjściowa jedenastka nie wygląda najgorzej, nie grają też najgorzej, a więc tak jak mówiłem, w kolejnej części sezonu chciałem zająć się znowu szkółką juniorów. Ale tym razem mogłem pozwolić sobie na więcej. Na sam początek postanowiłem podpisać nowego skauta, Arona Wellsa, który oceniony był 3 na 3, a jego koszt wynosił 250 tysięcy euro. No i z takim skautem możemy już zdecydowanie więcej i wydaje mi się, że wyślemy go do Hiszpanii, aby szukał tam jakiegoś rozgrywającego środkowego pomocnika na okres 3 miesięcy. Myślę, że może kogoś ciekawego znajdziemy. Ważne info! Postanowiłem, że na 50 tysięcy subów na tym kanale zrobię specjalny film, w którym będzie do wygrania 500 zł. Więc moi drodzy, subujemy i niedługo ktoś z was zgarnie 500 zł do portfela. W trakcie trwania tego sezonu postanowiłem jeszcze zmienić koncepcję taktyczną na gegenpressing, ponieważ stwierdziłem, że poprzednia taktyka za bardzo się nie sprawdzała. I na dowód mogę pokazać wam wyniki, bo no nie są najlepsze. Aktualnie zajmujemy ostatnią pozycję po 30 kolejkach, 24 punkty tylko na naszym koncie. W pewnym momencie przeskoczyło coś w drugą stronę, no i przegrywaliśmy większość spotkań. Jak na razie
wyjściowa jedenastka pozostaje niezmienna, ale zmieniły się nastroje w naszej drużynie, bo praktycznie każdy jest tutaj poirytowany. No i ja boję się, że zaraz mnie zwolnią, bo moja sytuacja też nie jest najlepsza. Ale sytuacja na pewno lepiej wygląda w szkółce juniorów. Udało mi się znaleźć Roberto Hurtado, który wygląda dosyć fajnie. Do tego jeszcze Adrian Parra również wygląda obiecująco. Pozostaje ich tylko dobrze rozwinąć, no i pewnie wskoczą już niedługo też do wyjściowej jedenastki. Sprzedałem również paru zawodników. Dokładniej to Mura, Baba oraz Dignama. No i dzięki tym sprzedażom mamy 617 tysięcy na budżecie transferowym. I zważywszy na to, postanowiłem zatrudnić kolejnego trenera, ale tym razem do ofensywy. No i dzięki temu nasz cały sztab trenerski prezentuje się w taki oto sposób. No i słuchajcie, mamy koniec pierwszego sezonu. No i nie był on oczywiście najlepszy, ale też nie był najgorszy. Ale nie był najgorszy tylko z tego względu, że nie zajmujemy ostatniego miejsca, zajmujemy 9 miejsce, czyli przedostatnie. A ogólnie ligę wygrywa Dundalk. No i tego się nie spodziewałem, ale Irlandia totalnie inaczej rozgrywa swoją ligę, bo teraz chciałem przejść do Ligi Mistrzów, zobaczyć, kto tam wygrał. A tutaj dopiero jest faza grupowa i to rozegrane są tylko 4 spotkania, więc no trochę się to wysypuje. No ale pomijmy Ligę Mistrzów, bo nie ona jest tutaj najważniejsza. Najważniejszy jest nasz klub, który trzeba przebudować i stworzyć z niego potęgę. Potęgę Ligi Irlandzkiej. No i po tym pierwszym sezonie najlepiej to nie wygląda. Wyjściowa jednostka prezentuje się w taki oto sposób. Ławka rezerwowych na ten moment wygląda tak, ale w następnym sezonie bardzo się zmieni, bo większość tych zawodników już sprzedałem. No i możecie sobie zobaczyć, że większość tych zawodników już jest klepnięta, niedługo będą odchodzić z naszego klubu, a na ten moment mamy przeszło 500 000 euro na transfery, więc w następnym okienku transferowym będzie tego zdecydowanie więcej. Widzowie, słuchajcie, chciałbym was zaprosić na serwer Coins Kingdom. Jednak niech ta nazwa was nie zwiedzie, bo nie jest to serwer, na którym kupicie coinsy, ale jest to serwer przedstawiający porady handlowe. I serwer, na którym mam nawet swój kanał, gdzie możecie ze mną popisać. Ale do rzeczy, znajdziecie tutaj mnóstwo poradników, ogromną społeczność, wiele filmów instruktażowych oraz kompletną pomoc w handlu VIP, którą niestety musicie wykupić. No i w tym przypadku macie 7 dni darmowego testowania. Jeżeli wam to nie spasuje, zawsze możecie zrezygnować i opłata nie będzie pobrana. Tak więc serdecznie zapraszam na Discorda, link znajdziecie oczywiście w opisie. A więc słuchajcie, mamy sezon drugi, trzeba na szybko przejrzeć, co tutaj mamy i co trzeba będzie w tym drugim sezonie zrobić. A zacznijmy od naszej wyjściowej jedenastki, ławki rezerwowych. Wyjściowa jedenastka no nie zmieniła się, ale ławka rezerwowych, tak jak mówiłem, zmieniła się. Mamy tylko 2 zawodników na głębszych rezerwach i na pewno będę chciał kogoś jeszcze tutaj dorzucić. Prawdopodobnie ze szkółki juniorów, bo raczej nie będzie nas na nikogo stać, żeby kogoś kupić. Chociaż na transfery mamy 2 miliony, więc już ten wachlarz możliwości jest na pewno większy niż w poprzednim sezonie. No ale raczej głupotą byłoby wydawanie kasy na jakichś zawodników, skoro w szkółce juniorów mamy paru fajnych zawodników, a raczej 2 fajnych zawodników, Piera oraz Silva, którzy mogliby znaleźć się u nas w kadrze seniorskiej, więc raczej niedługo ich będę podpisywał, no chyba, że wpadnie jeszcze ktoś lepszy. No i słuchajcie, w końcu mogę pokazać wam jakiś ciekawy transfer, bo udało nam się sprzedać naszego podrabianego Beckhama za równe 1 000 000 euro, więc w końcu jest to taki potężniejszy transfer jak na ten klub, no i ogromny zastrzyk gotówki. No słuchajcie, musiałem to zrobić, taka okazja trafia się rzadko i dzięki temu mamy teraz 3 000 000 euro na transfery, więc zdecydowałem się od razu podpisać nowego skauta, żeby skautować więcej tych zawodników, no i skupiać się głównie na tej szkółce juniorów, przynajmniej w tych początkowych etapach budowania tej irlandzkiej potęgi. No i nasz nowy skaut uda się do Niemiec, aby tam skautować jakichś zawodników mocnych w obronie i bardziej chciałbym, żeby skupił się on na bocznych obrońcach. No i oczywiście nad stratą naszego podrabianego Beckhama nie będę płakał, no bo Simon Sierra oceniony jest na 64, czyli o 4 punkty więcej, więc od razu przenoszę go do drużyny seniorskiej i od razu wskakuje on na prawą pomoc. Ponadto zdecydowałem się znowu przyjąć zaproszenie na turniej przedsezonowy. No niestety tym razem tak dużo szczęścia nie mieliśmy, no i w turnieju przedsezonowym zajmujemy ostatnią pozycję. No i poza tym jednym transferem Beckhama nic więcej się w tym okienku transferowym nie działo. No i słuchajcie, muszę wam zrobić mały update, bo naprawdę dzieje się przepotężnie. Media bombardują nas wiadomościami, że jesteśmy niepokonani od 6 spotkań i tutaj nic nie jest zakłamane, to jest prawda. I prawda jest również taka, że po 9 rozegranych spotkaniach mamy tylko 1 porażkę na naszym koncie, więc jak na razie jest naprawdę wyśmienicie. A skład, który tego dokonał, prezentuje się w następujący sposób. No nikt tutaj się nie zmienił, nikt nowy do nas nie dołączył. No chłopaki po prostu dostali wiatr w żagle i kroją przeciwników równo. Ale w szkółce juniorów trochę się zmieniło, bo dołączył do nas na przykład taki Levin Schacher, Niemiec, prawy obrońca albo lewy obrońca, ale ja zdecydowałem się zmienić go na środkowego pomocnika defensywnego, bo no dobre tempo ma, podania sobie trochę podlepszy, obrona jest git, fizyczność tak samo, no i z niego środkowy pomocnik defensywny będzie dobry. No i słuchajcie, kolejny update muszę wam zrobić, bo dostaliśmy raport od naszego skauta z Niemiec i jest tutaj 2 naprawdę solidnych juniorów. Mianowicie pierwszy z nich, Ludwig Keller, wartość jego wynosi
wynosi 1 200 000. No oczywiście go podpisujemy. No i drugi zawodnik, który przebił poprzedniego, Michael Peters, 16-latek, a jego wartość wynosi 2 300 000. Więc już wiemy, że to będzie turbo dzik, no i oczywiście go podpisujemy. Tak więc zobaczcie to, Peters oceniony na 64, zawodnik mający dopiero to 16 lat. No nie wiem, czy on od razu nie wskoczy do wyjściowej jedenastki. No i tak samo Ludwig Keller, który też jest fajnie oceniony, 62 oceny ogólnej, chociaż w jego przypadku siadłby na przykład taki środek pomocy defensywnej, jeżeli byśmy go zamienili. No chyba to zrobimy, zobaczymy za 4 tygodnie, o ile ta jego ocena ogólna podskoczy w górę. Co do przyszłości tego klubu jest wiele pytań. Kto nowy dołączy, czy zawodnicy dadzą radę i dowiozą lidera do końca rozgrywek? Na razie tego nie wiemy, ale to wszystko i więcej już w kolejnym odcinku, który pojawi się niebawem.